Agnieszka Zaremba, dzień dobry, witam w piątek, 11 października. Zaczynamy program To Warto Wiedzieć. Negocjacje handlowe to temat numer jeden wśród inwestorów. Podczas wczorajszej sesji mogliśmy obserwować podwyższoną zmienność, szczególnie na rynku akcji. Inwestorzy wciąż czekają na doniesienia w sprawie negocjacji handlowych pomiędzy USA a Chinami. Donald Trump uaktywnił się na Twitterze. Wczoraj po południu napisał, że to wielki dzień negocjacji. Chiny chcą porozumienia, ale czy ja będę tego chciał? Pomimo, że tweet nie zawierał żadnych konkretów, to rynek odebrał go pozytywnie i akcje zaczęły rosnąć. Trochę wczorajszego show skradł funt brytyjski, gdzie doszło do gigantycznych wzrostów. Kurs funta zaczął dynamiczny ruch po godzinie 16, kiedy na rynek wypłynęła informacja o owocnym spotkaniu premiera UK z premierem Irlandii. Jak wygląda sytuacja w punktach? Otóż podsumujmy. Trwają rozmowy handlowe USA z Chinami. Donald Trump ma się dziś spotkać z wicepremierem Chin w Białym Domu. Negocjacje pomiędzy mocarstwami głównym tematem na rynku. Cena złota wraca poniżej poziomu 1500 dolarów. Funt brytyjski rośnie po owocnych rozmowach Borisa Johnsona z premierem Irlandii. Chiny chcą przynajmniej częściowego porozumienia handlowego z USA. Kurs euro do dolara powyżej poziomu 1,1. Indeksy w USA kończą czwartkową sesję na przyzwoitym plusie. 0,5% i 0,6%. Wczoraj na niemieckim indeksie giełdowym DAX mogliśmy obserwować podwyższoną zmienność. Ostatecznie sesja zakończyła się na wyraźnym plusie, zamykając się dokładnie na wysokości strefy oporowej przy poziomie 12 150 punktów. Z kolei w nocy na rynku kontraktów możemy obserwować dalsze wzrosty. Tym samym kurs wybija strefę podażową. Aktualnie zgodnie z zasadą biegunowości powinna ona stanowić wsparcie. Wybicie górą układu 1-1 świadczy o przewadze kupujących, dlatego ruch w górę jest bardziej prawdopodobny. Jedynym poważnym zagrożeniem są dzisiejsze rozmowy handlowe Chin z USA. Natomiast wczoraj kurs eurodolara zdołał wreszcie wybić górą poziom 1,1 dolara. Niemniej siły starczyło tylko na kolejne 30 pipsów, po czym rozpoczęła się korekta spadkowa. Wybita wczoraj strefa przy 1,10 powinna dziś stanowić wsparcie. Jeżeli tendencja wzrostowa się utrzyma, istnieje szansa na ruch w kierunku 1,1060, gdzie znajduje się mierzenie 78,6% Fibonacciego oraz wcześniejsze lokalne szczyty. A teraz zmieniamy temat. Od 10 lat ryzyko kryzysu nie było tak wysokie, mówi główny analityk TMS Brokers Konrad Białas. Wojny handlowe, zwrot polityki monetarnej i nadciągająca z coraz większą mocą recesja, inwestorzy nie mają chwili wytchnienia. Przynosi im to jednak szeroki wachlarz okazji inwestycyjnych. Trudno ostatnio o jednoznacznie pozytywne sygnały płynące z globalnej gospodarki, zwłaszcza że w tle wojen handlowych toczy się zaciekły bój o dominację na świecie. Od 10 lat ryzyko kryzysu nie było tak wysokie. Globalny handel spowalnia, USA i Chiny wciąż nieskutecznie próbują załagodzić konflikt, a rynki finansowe pozostają w niepewności, mówi główny analityk TMS Brokers i autor raportu Wojny handlowe w co inwestować. Konrad Białas dodaje, że w sytuacji wyhamowania gospodarki warunki przemawiają za utrzymywaniem defensywnej postawy i wybieraniem bezpiecznych aktywów. Mimo to rynki częściej w ostatnich miesiącach żyją wątłą nadzieją, że porozumienie handlowe jest możliwe. Pesymistyczny zwrot rynków finansowych i dowody globalnego spowolnienia będą ciążyć na decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstw, co dla przeciętnego Kowalskiego może być odczuwalne poprzez ograniczenie dostępu do nowych miejsc pracy. W konsekwencji uderzy to w jego zarobki oraz w skłonność do konsumpcji. W co więc warto inwestować w nadchodzącym kwartale? Inwestorzy ponownie muszą zmierzyć się z tematem wojen handlowych na linii USA-Chiny, coraz bardziej widocznym widmem globalnej recesji oraz zwrotowi ku ekspansywnej polityce monetarnej. W tym starciu z pomocą spieszy wielokrotnie nagradzany analityk i odpowiada na pytania, w jakie waluty inwestować, kiedy na rynku jest wysoka awersja do ryzyka, które surowce są bezpieczną przystanią dla inwestorów. Chociaż po sierpniowej eskalacji napięć wiele z surowców jest mocno przeceniona, to nie pewne perspektywy globalnego popytu wciąż hamują zapał inwestorów do kupna. Tak przyznaje Białas i dodaje, że w takiej sytuacji warto zwrócić uwagę na metale szlachetne, które
Jego zdaniem w dobie łagodzenia globalnej polityki monetarnej stają się alternatywą dla drogich już obligacji skarbowych. Pełen raport dostępny jest na stronie comparik.pl, dlatego bardzo serdecznie zapraszam właśnie w to miejsce, tam można go bezpłatnie pobrać i przeanalizować. A teraz zmieniamy temat. Saxo Bank wygrywa sprawę sądową dotyczącą czarnego czwartku z 2015 roku. Duński Sąd Najwyższy uznał w tym tygodniu, że Saxo Bank we właściwy sposób rozliczył zlecenia klienta 15 stycznia 2015 roku, kiedy z powodu uwolnienia przez szwajcarski bank narodowy sztywnego kursu franka na rynku doszło do chwilowej paniki i pojawienia się bardzo silnej zmienności. Sąd powoływał się na nietypową sytuację rynkową, która nie pozwoliła przedsiębiorstwu zrealizować zleceń inwestorów po określonych cenach. Do stycznia 2015 roku kurs franka był sztywno powiązany z kursem euro, w efekcie czego odchylał się jedynie marginalnie do poziomu 1,2. Sytuacja zmieniła się jednak 15 stycznia, kiedy SNB niespodziewanie zdecydował się porzucić sztywny kurs wymiany walut, co przełożyło się na natychmiastowe i bardzo silne spadki tej pary walutowej, która nagle osuwała się do 0,85. W efekcie instytucje finansowe i traderzy na całym świecie ponieśli bardzo duże straty, które nie ominęły również rynku brokerów detalicznych. Między innymi FXCM znalazł się na rynku bankructwa i musiał ratować się wielomilionowymi pożyczkami. Saxo Bank również znajdował się w tym czasie na rynku, realizując zlecenia klientów, a jeden z nich podał instytucję do sądu w związku z niewłaściwym jego zdaniem, tak było jego zdaniem, rozliczeniem pozycji na eurofranku. Klient posiadał stop lossa, który miał aktywować się w momencie, kiedy wartość pary walutowej spadłaby poniżej 1,198. W momencie rynkowego osunięcia Saxo skierował do swoich klientów wiadomość, że stop lossy zostały zastosowane i zrealizowane w okolicach 1,198. W rzeczywistości jednak broker jedynie próbował egzekwować zlecenia po wspomnianych cenach, jednak płynność była na tyle mała, że okazało się to po prostu niemożliwe. Ostatecznie transakcje zostały rozliczone po kursie 0,96, co z całą pewnością nie zadowoliło klientów instytucji, a jeden z nich skierował sprawę do sądu. Niemal 5 lat od incydentu najwyższa instancja sądowa w Danii stwierdziła, że w związku z nietypową sytuacją rynkową Saxo Bank nie był w stanie zrealizować zleceń po cenach klientów. W związku z tym Saxo Bank miał prawo do korekty cen rozliczeniowych po zawarciu umowy, tak stwierdził sąd w oświadczeniu wydanym w czwartek. I jest to ostatnia informacja w tej części programu. Bardzo serdecznie zapraszam jednak do pozostania z nami, ponieważ już za moment program Tymczasem na GPW, gdzie krótko podsumujemy wczorajszą sesję. Powiemy o newsach płynących ze spółek z warszawskiego parkietu, o tych informacjach, które pojawiły się na rynku w ciągu ostatnich 24 godzin. Następnie sprawdzimy, jak otworzyły się dzisiaj indeksy i rynki o poranku, a także będzie informacja, co Marek Dietl sądzi na temat obecnej sytuacji na rynku kapitałowym.